It's our time to shine. Show that's the kind of state of mind you gotta combine with hard work and time. You gotta climb to the top. Don't let yourself drop till your heart stops. Let this beat rock. Got a new clock and a new stock for this new rock. Just let your mind loose from the new stock. Drunk off the goose, yeah. Thinking that I'm too pop, yeah. Getting caught with a few thoughts, cause I'm too lost. Off the speakers can't even handle me. Giving what I got, nobody's gonna drain my energy. And I will never stop, I'm motivated by it. To gdzie? Nie ruszamy? No, myślałeś o Myślęcinku. Czy gdzie? No, przecież tak wiesz. No to jedźmy. No to lecimy. Jazda testowa, kierownicy. Tak. Czy będzie działać? O, kierunkowskazy działają. To już jest jakiś plus. Ale jak się jedzie, chłop? Także jak to się mówi, witamy wszystkich serdecznie. Majowy. Tak, majówka, 1 maja. No. Robimy sobie testy, kierownicy. Przywitać ładnie wiosnę. No trzeba. Chociaż jej za bardzo nie widać, ale no cóż. No niestety. Nie. Rozgrzewają. Mamy czas. Ładnie. No, ładnie już tutaj do sztukowane we wszystkim. Normalnie. Chciałem powiedzieć ocekinowane, a to odświekowane. Ocekinowane. Ja zaraz wezmę cekiny, bo przylepią ci, wiesz, jak taki jeżdżący jednorożec. Takiego roga, nie? Na błotnik. Ty odnosorożca? Jakby tak od nosu. Zaraz wyjedziemy tam na prosto. Spoko. Na pana tunelika? Tutaj kurwa miniemy ich od tej strony chyba. A jak tam ci wygodnie, no. Tylko tereno to raczej nie ruszy pierwsze. No taki dziadek to jeszcze tutaj w księżyc jeszcze zobacz. Jak prawdziwy. Spojrzał się na ciebie z zazdrością chyba. Nawet gdzie jest ten neutral? Jest. No i co? Kierownica jest. Krawacik jest. Wszystko jest. Teraz to motorek ma linię. Linia jest, nie? Troszkę. No. Właściwie o to chodziło. O to rozrożą. Padam. Widzę, Daruś, dobry nastrój. Wyjechałem! W końcu! A! Spacerówki otwarte! Pan stylowy jedzie! Ale jest bajan! No to bardzo dobrze! Teraz już chyba inaczej od tyłu wyglądam, nie? No. Całkiem pozytywnie. A ja ci powiem, że z boku też nie ma, że... Będzie ujęcie na Darusia. Ale by cię ptasior strącił. No? Ptak by ci wleciał. No. Nie zwracam uwagi na takie szczegóły. A potem do domu przyjdzie ze zdobyczą. Trąci głową, no, zamieści sobie go na zabrać. Tym, na błotniku przed nim. No. O, GS-ik. No jest właśnie to, nie? Ładny, duży. Ale ci powiem, że takim to w korku już bym się nie przecisnął. Na pewno nie z tymi kuframi. Ale przód... Ale kufry robią robotę. Kufry, no robią. Ale on ma przede wszystkim jakiś szeroki przód, nie? O. Ale to jest turystyk, to nie jest do miasta. Tylko no tak, no, wsiadasz, pakujesz i... Wsiadasz na autostradę. O, kolejny kolega z prawej. O, Jawka jedzie, ło, panie. Jawka z owiewką. Nie ma lipy teraz, panie. Nie, ale trzeba jechać. Po prostu jest
jest 1 maj i trzeba siąść na motocykl. Otworzyć majówkę. Z lewej następny. No, zobacz. Nawet trzech. Oni chyba mają jakąś zbiórkę pod Tesco, wiesz? Tak mi się wydaje. No. Wszystko łatwe, nie? Oczywiście. Ale trochę tych aut jest, jakby nie patrzeć. Trochę musi być. Ale to jest to, panie! Jedna rozmiarać, co ci się zmieniało? Widzę! No bardzo ładnie, pierdyka, bardzo ładnie. Ale teraz tak naturalnie, nie? No. No bo wtedy to, no, nie ukrywajmy, coś było nie halo. No. Ale ten, rolgas normalnie ci chodzi? Rolgas dobrze, wszystko jest dobrze, wiesz? No to cieszę się niezmiernie, naprawdę. Ładowanie też jest dobre, 14. No i zarąbiście. Cieszy mnie właśnie to, że jest to ogarnięte, zrobione, działa, wszystko hamuje, jeździ, no i ja jestem happy. Ładnie. O, i nareszcie te, nie? Ładna jest. Maszynka. Och, no. Alalalala. Honda CB chyba 500X i jakiś BMW GS-ik 750 albo mniejszy. Kurde, ja, to już jest chore, ja już praktycznie wszystkie motocykle rozpoznaję. Wiesz, nie, nie, to naprawdę, ale ja już rozpoznaję takie, których nawet nie wiem, że były. A siedzieć jak i patrzę. To jest właśnie, proszę, pandemia. Pandemia robi swoje, ludzi jest pełno na parkingach, także... Ale no oczywiście, to jest naturalna kolej rzeczy. To się nazywa szczęśliwy człowiek. Ty, podepniemy sobie taką jedną chałubicę do motocykli, pociągniemy i pojedziemy sobie postrzelać. Tak jest, jak otwarcie sezonu to z hukiem. Zamiast jechać tam, patrzeć przed ciebie, to patrzy na mnie, ty. Daruś, jesteś sexy. No ten koleś ma na tych gmolach, nie? No, wystaje mu jakieś takie pitolki. Ale pięknie wagony za różowo pomalowane. Chyba barwi będzie tym na, ja bym nawet śmiał twierdzić, że to jest taki bardziej łososiowy. Tak, tak. Wiesz, małżonka uczy mnie różnych kolorów. Łososiowy, seledynowy, morski. Odnowiony dworzec główny. Lat już kilka stoi. Tak. Inwestycja Urzędu Miasta. A czy Urzędu Miasta, czy nie, to ja nie wiem. Mała ciufcia. O, mała ciufcia, z przodu pan strzela do nas. Niewiele większa od mojej maszyny, nie? A tak ci powiem, jakby porównać to takie... Prawie. No. Ciekawe, kto ma więcej mocy. No nie, nie. Dlaczego oni tutaj już tych dwóch pasów nie puszczą, nie? Nie wiem. Już to jest chore. Trzeba zapytać naszego kolegi. Nie, po co go stresować? O, jakiś Harley jest. Aż mam ochotę pomachać. Ale gogle miał. Trochę przypominał mi z tych reklam tą żabę Crazy Froga. Nie wiem, czy kiedyś widziałeś. No nie, nie. No była taka niebieska żaba w takim orzeszku z goglami, jeździła zamiast na motorku na pierdach. Czyli docelowy plan przejażdżki na pieczki z małżonkami wypadł bez małżonek.
No niestety. Ale następnym razem to zrobimy tą kwestię taką. Ja jechałem z tobą? Gdzie? Groźna, dziesiątka, Groźna. Tak. No to tam. No mi ta pogoda, to wtedy wiem. O ja wiem, o cały ten wiaterek z drzew, wiaterek, z drzewek. No i do tego jeszcze wiesz, te zapachy przy. No, to wtedy. Wtedy tam można jechać 50 na godzinę albo i mniej, ptaka byś strącił znowu. Tylko tym razem kołem. Ja mam magnes jakiś tam ptaki. No chyba tak, ty. No i tam wtedy można jechać 50 na godzinę, lansować się, szybkie, otwarte. I zakręty, lewo, prawo. I lewa, to prawa. Tak wygląda ta baba. Lewo. Brawo! Wiesz, po ludzku, nie? O, ho, ho, grill? Coś takiego. Tylko się nie wyklep. A, i tam sobie jedziemy? Gdzie? A, no, że wyjedziemy, tak. Tu sobie wyłączyć. Do domciu. Do domciu. Lekka, miła przejażdżka. Tak. Sprawiła, że człowiek będzie teraz już. W domu grzeczny i kochany. Szczęśliwy. Przede wszystkim. O, leż. Ale jedzie. Ty jest do 60, panie drogi. BMW złapało BMW. Oj. I teraz żona na niego. Po cholerę pędziłeś! Przecież mamy BMW! Będziesz miał wydatki! Może zobaczył, że inne BMW chciał się ścigać i nie wyszło! Widzę, że korzystasz z obydwóch podestów, z podestu i ze spacerówki. Tak. Też metoda. Mówię, że serce pomoże ci, nie? No tak. Nie no, trzeba trochę posiedzieć troszkę. No trzeba, oczywiście. O, jedzie jakiś chadek i ścigacz. Siema no. Grupka podobna do naszej. Dwóch z innej parafii. Ważne, że mafia. No dokładnie. Nie liczy się, czy metal, czy plastik. Ważne, że wszystko jest fantastik. Jeden, ja mam nasrane w głowie. Teraz się sprawdzałem. Teraz zaufałem lampce. Bardzo dobrze. Ale zacnie wyglądasz w tych okularach. No, powiem ci, że lubię je. Kupiłem je specjalnie na motocykl. Tylko na motocykl nie biorę. No i bardzo dobrze. Także to. Trzeba myśleć, nie? Sobota, niedziela, zobacz, jadą chłopaki to. No. Aha, bo oni już to jadą na ten. Oczywiście. Ten na Harleju to nic, nie? No, jak żeby inaczej. Bo przesłoniłem cię! O, tam kolejni na światłach. Jadą na... A, na grilla.